środowe popołudnie Raków po 47 latach przerwy ponownie zagrał w półfinale Pucharu Polski. To było kolejne piłkarskie święto przy Limanowskiego. Do Częstochowy przyjechał lider Ekstraklasy Lechia Gdańsk. Piłkarze Rakowa mieli nadzieję, że po wyeliminowaniu Lecha oraz Legii uporają się również z gdańszczanami. Nie dziwił również entuzjazm wśród kibiców czerwono-niebieskich. Niestety, mimo heroicznej walki, podopiecznym Marka Poprzuna zabrakło szczęścia. Lechia pokonała Raków 1-0 po golu Artura Sobiecha. Warto nadmienić, że czerwono-niebiescy długo przeważali, walcząc o doprowadzenie do wyrównania, a dwukrotnie piłkarzy Lechii od straty gola musiała ratować poprzeczka. Teraz przed Rakowem walka o awans do Ekstraklasy. W niedzielę piłkarze z Limanowskiego mogą uczynić kolejny krok w meczu z Wartą Poznań. Natomiast Lechia 2 maja na Stadionie Narodowym powalczy o Puchar Polski z Jagiellonią Białystok.